i witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Tak jak widzicie, nagrywam już w swoim nowym pokoju, bo ostatnio się właśnie przeprowadziłam na nowe mieszkanie. Wkrótce nagram Wam filmik, w którym Wam pokażę właśnie całe mieszkanie i mój pokój, także bądźcie cierpliwi. Jeszcze muszę właśnie zrobić kilka zmian tutaj. Muszę sobie kupić kilka rzeczy, żeby jakoś to wszystko dopracować i właśnie wtedy Wam wszystko nagram. Natomiast dzisiaj będę nagrywała dla Was haul zakupowy, bo ostatnio kupiłam sobie kilka rzeczy na przecenach. Także mam nadzieję, że Wam się ten film spodoba. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, komentujcie i subskrybujcie. I przechodzimy do filmu. Mam nadzieję, że lubicie haule, bo lubię nagrywać. Zacznę od rzeczy, które sobie ostatnio zamówiłam na Zalando, bo właśnie było dużo przecen i musiałam na coś się skusić, bo normalnie takie rzeczy kosztują dużo, dużo więcej i były właśnie bardzo fajne przeceny, nawet o połowę sceny, także opłacało się po prostu zażyć sobie. Oczywiście na Zalando angielskie, bo na polskim są całkiem inne rzeczy. No a że jestem tutaj w Anglii, to właśnie kupuję sobie na Zalando angielskim. Pierwszą rzeczą, którą sobie zamówiłam, jest bluza z Adidasa. Ja już od dawna chciałam właśnie sobie zamówić taką bluzę, bo mi się mega podobają. A tym bardziej, że idzie już powoli właśnie taka jesienna pora, no to na pewno mi się przyda taka bluza. No, ze zwykłym logiem Adidasa, czarna, i ona jest trochę taka oversized tutaj w ramionach, także jeszcze fajniej, bo ja lubię takie szersze rzeczy troszkę. No i ona jest w rozmiarze 36, to jest 8, jeżeli chodzi o rozmiar w Anglii. I ona kosztowała jakieś chyba 70 funtów normalnie, a z przeceny dałam 28 funtów, także jest duża różnica. I naprawdę się opłacało ją kupić. Kolejną rzeczą, którą zamówiłam sobie na Zalando, są Converse'y. I one też były właśnie jakoś połowę przecenione. Ja dałam za nie 31 funtów, a normalnie chyba dwa razy więcej kosztowały, także też się opłacało. One są w takim jasno-niebieskim kolorze. Bardzo mi się podoba taki kolor. Nigdy nie miałam butów w takim kolorze, bo ja przeważnie noszę białe albo czarne buty. Także dla mnie jest to trochę nowość. Zaczęłam właśnie ostatnio tak bardziej się ubierać kolorowo, można powiedzieć, w sensie, że nie tylko czarno, biały, szary czy coś, tylko próbuję jakoś zmieniać swoje stylizacje na takie bardziej jaśniejsze kolory. Także właśnie tak one wyglądają i ogólnie one są w rozmiarze 3, jeżeli chodzi o rozmiar angielski, a europejski to jest 35,5 i właśnie na stronie pisało, że to jest 3,5, czyli 36. Ale co się okazało, że to jest 3,5 w jakiejś jeszcze innej numeracji, a normalnie to jest 3, że są one dla mnie troszkę ciasne, ale mam nadzieję, że się rozbiją i będę w nich chodzić, bo bardzo mi się podobają. Kolejną rzeczą, którą również zamówiłam na Zalando, to są Vansy w odcieniu fioletowym. Ja dałam za nie 22,5 funta, czyli koło coś 100 zł. I bardzo się opłacało właśnie je kupić, bo były przecenione z 50 funtów, czyli za połowę je kupiłam. Plus jeszcze miałam zniżkę studencką, więc dlatego dałam tylko 22,5 funta. I właśnie tak one się prezentują. Też właśnie inny kolor niż normalnie chodzę, bo fioletowe. No tak jak Wam przed chwilą powiedziałam, staram się trochę zmieniać i bardziej wprowadzać te kolory do mojego życia. Kolejną rzeczą, którą też sobie zamówiłam na przecenie, jest koszulka z Levisa. Nie wiem, jak to się dokładnie czyta, Louis Levis. No powiem po polsku, Levis wygląda, też była na przecenie, szara, trochę inna, bo zawsze z Levisa jak widziałam, że ktoś ma koszulki, to właśnie z takim czerwonym napisem na białym treściu coś, a ja sobie stwierdziłam, że wybiorę sobie taką inną i ona jest w rozmiarze S. Kolejną rzeczą, którą kupiłam, jest sukienka, kupiłam ją fanem w sklepie stacjonarnym, nie przez internet, i ona jest w rozmiarze S. Bardzo mi się podoba ten kolor, także wydaje mi się, że właśnie fajnie na mnie leży i ogólnie ona jest taka tutaj dopasowana w pasie, a na dole taka rozszerzona, rozkroszowana, tak jak widzicie. Będę dodawała w niej zdjęcia na Instagram i na bloga, także jeżeli mnie śledzicie, to możecie sobie tam potem zerknąć. Jeszcze nie wiem, kiedy dodam te zdjęcia, ale na pewno się one pojawią. Bardzo mi się podoba i jestem z niej bardzo, bardzo zadowolona. Taka letnia sukienka. Właśnie z myślą o lecie sobie kupiłam, żeby sobie tak założyć, jak będę gdzieś wychodzić. Wygodna, no i świetnie się prezentuje naprawdę. Kolejną rzeczą jest kombinezon, który kupiłam w Charity Shop. Tutaj są takie sklepy właśnie z odzieżą używaną. I jak się kupi tam właśnie jakąś rzecz, to te pieniądze trafiają na cele charytatywne. Poszłam właśnie do takiego sklepu ostatnio z moją koleżanką i właśnie dużo fajnych rzeczy było, ale niestety z niektórych nie było na mnie rozmiarów. I właśnie znalazłam tylko jedną rzecz, która była na mnie tak dobra, więc tak wygląda ten kombinezon.
Jest on dosyć krótki, ale bardzo mi się podoba. Jest taki dopasowany, idealny właśnie na letnią porę. Taki koronkowy, bardzo ładny. Kolor też mi się podoba. Ciemne kolory, no u mnie górą. Kolejnymi rzeczami, które kupiłam, są rzeczy z Primarka. Także pierwsza rzecz, jest to taki top. Ciemnozielony z napisem Los Angeles. Bardzo mi się podoba ten top na takie upały. Jest idealny czy do wysokich spodni, czy po prostu, nie wiem, na siłownię nawet może być. No i ogólnie na pewno, jeżeli ktoś z Was śledzi mnie na Instagramie, to już widzieliście zdjęcia właśnie w tym topie. I do tego topu sobie kupiłam takie zielone spodenki. Fajnie się to komponuje, też one są z Primarka. I tak jak mówię, jeżeli widzieliście zdjęcia, to na pewno już widzieliście ten zestaw na Instagramie. No i kolejną rzeczą z Primarka jest zwykły podkoszulek szary i kupiłam jeszcze biały, bo stwierdziłam, że za mało mam podkoszulek i po prostu pasuje się w nie zaopatrzyć. Kolejna rzecz również z Primarka to czarne spodnie z wysokim stanem. Ja kocham spodnie z wysokim stanem. Nie lubię chodzić w spodniach z niskim stanem, bo po prostu nie czuję się wygodnie, a z wysokim stanem są bardzo fajne. Tak one wyglądają. Rozmiar 8, czyli 36. Nie wiem, ile kosztowało, chyba jakieś, nie wiem, 10 funtów albo 9, coś takiego. Mam zwykłe czarne spodnie, bo właśnie mi brakowało w mojej szafie czarnych spodni z takim stanem. Kolejna rzecz to jest strój kąpielowy, który zamówiłam sobie na Allegro, na jakiejś aukcji za bardzo śmieszną cenę, jakieś chyba 20 zł czy coś takiego, ale mega mi się podoba. Tutaj jest taki wycięty z tyłu na plecach i tutaj ma z boku wycięte paski z boku, z obydwu stron. Bardzo mi się podoba, niestety nie miałam okazji jeszcze go wykorzystać, ponieważ miałam jechać z koleżanką nad morze, jak byłam w Polsce, ale tak wyszło, że nie pojechałyśmy, więc no, nie miałam okazji, żeby go wykorzystać, ale mam nadzieję, że jeszcze go wykorzystam. Sobie na basen też można normalnie w nim iść, nie tylko na plaży, więc na pewno go wykorzystam. I ostatnią rzeczą są zwykłe leginsy, które kupiłam w Polsce na rynku gdzieś. Tak one wyglądają, bardzo wygodne, są takie trochę grubsze, czyli wydaje mi się, że bardziej tak na jesień, zimę, bo teraz będzie w nich troszkę za gorąco. No i z boku mają takie kolorowe paski. No i to by była ostatnia rzecz. Także to by było na tyle w tym filmie. Mam nadzieję, że haul Wam się podobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, komentujcie, subskrybujcie. Wpadajcie na mojego Instagrama, bloga oraz Snapchata, gdzie możecie zobaczyć, co się dzieje u mnie na bieżąco. No i widzimy się w kolejnym filmie.